planując otwarcie sali koncertowej, zaplanowaliśmy również taki weekend dla wszystkich. To znaczy będzie można tutaj przyjść, będzie można... Drzwi otwarte. Dokładnie, będą drzwi otwarte dla wszystkich chętnych. Chcę zaprosić wszystkich wrocławian, no tak jak na stadionie było na pierwszym treningu, tak tutaj na pierwszy weekend działalności. Mamy jeszcze betony, tak, mamy jeszcze konstrukcje, ponieważ prowadzone są prace przystosowujące sufit do zamontowania tam paneli takich akustycznych, które będą mogły być umieszczone na dowolnej wysokości, więc geometria sali będzie modyfikowana. W ogóle trzeba powiedzieć, że to będzie najnowocześniejszy obiekt, wyposażony w bardzo wiele różnych urządzeń powodujących to, że będzie można dostosowywać warunki akustyczne do muzyki, którą będziemy prezentować, więc oprócz tego ruchomego sufitu, również ściany ruchome, takie w ścianach na wszystkich poziomach zamontowane są potężne betonowe drzwi, bramy, które będą się zamykać lub otwierać automatycznie, powodując zwiększenie pogłosu lub jego zmniejszenie, a będzie się to dziać dlatego, że poza salą koncertową jest pusta przestrzeń. Jest pusta przestrzeń, którą będzie można włączyć do brzmienia obiektu, więc można powiedzieć, że ta przestrzeń, jeśli będziemy chcieli mieć większy pogłos, będzie ona jakby brzmiała muzyką, która będzie wykonywana właśnie w sali. To wszystko będzie zautomatyzowane, będzie można sobie zaprogramować dowolne ustawienie sali i chcę powiedzieć, że no pierwszy rok po otwarciu będziemy tę salę stroić, znaczy będziemy szukać najlepszych ustawień sufitu i ścian do różnych rodzajów muzyki. To będzie ten etap pracy z firmą Artek Consulting? Tak jest. Kontrakt przewiduje, że będą z nami jeszcze przez rok po otwarciu sali koncertowej, by doprowadzić właśnie tę salę do takiego stanu, żeby ona rzeczywiście w pełni swoje możliwości ukazała. My opowiadaliśmy o głównej sali, gdzie mamy 1800 miejsc, natomiast są jeszcze trzy pozostałe. Tak, tak. No, jedna z nich znajduje się właściwie bardzo niedaleko tutaj, w tym miejscu, gdzie stoi dźwig. Pod spodem jest duża sala. To jest duża sala, w której pomieści się około 300 kilkudziesięciu osób. No i druga sala podziemna jest już w obrysie budynku, więc dwie sale pod poziomem gruntu. No i sala kameralna na drugim piętrze, w sumie cztery duże pomieszczenia. Chcemy, by te sale pod płytą placu podziemne były szczególnie jakby zaanektowane przez młodzież, tak? Bo to nie jest tylko siedziba Filharmonii, ale Narodowy Forum Muzyki będzie obiektem, w którym będziemy grać różne gatunki muzyki. No, chcielibyśmy tylko, żeby to była muzyka wysokiej jakości, tak? To będzie wyróżnik, ale każdy gatunek muzyki, również ta muzyka, którą się pasuje młodzież, tutaj będzie wykonywana i chcemy wszystkich tutaj mieć, tak? To znaczy nie chcemy budować obiektu dla jednej grupy wyłącznie melomanów, którzy uwielbiają klasyczną muzykę, chcemy się otworzyć na wszystkich miłośników muzyki, a nawet na tych, którzy specjalnie do tej pory się nie pasjonowali muzyką, żeby przyszli tutaj, żeby zasmakowali właśnie tego żywego kontaktu z muzyką.